serdecznie. Witam w naszej uczelni. Witam przedstawicieli służb, witam zaproszonych gości, witam studentów i uczniów. Zebraliśmy się dzisiaj na wyjątkowej debacie społecznej dotyczącej problemów, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas, ale młodych ludzi zdecydowanie również. Gości, studentów, bardzo się cieszę, bo tematy, które będą poruszane na dzisiejszej debacie są bardzo ważne, szczególnie dla młodych ludzi, dla uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów również. Co ważne i najważniejsze w debacie, chciałabym Wam przypomnieć, że macie przed sobą naprawdę wybitnych specjalistów i ekspertów. I to jest ogromna szansa dla Was, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tematach, które dzisiaj będą poruszane. I liczę, że będziecie zadawać bardzo, bardzo dużo pytań. Chciałabym to zobaczyć. Dziękuję bardzo. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. Taki jest temat naszej debaty. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka i aby zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, niezbędne jest skuteczne działanie instytucji powołanych w tym celu, ale również uspołecznienie tych działań. Każdy z nas ma realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, pracy, przebywania, uczenia się. Także tak jak tutaj jesteśmy też i dlatego zachęcamy do zabierania głosu i zadawania pytań. Celem naszej dzisiejszej debaty jest zacieśnienie współpracy policji ze społecznością lokalną oraz stanowi okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i okolicy. Wspomnę teraz o obszarach tematycznych, w których będziemy się poruszać w ramach tej debaty. Pierwszym obszarem jest ten dotyczący Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Upowszechnienie tego narzędzia teleinformatycznego jest potrzebne ze względu na to, że jest fantastycznym narzędziem, dzięki którym my porozumiewamy się z Państwem, ze społeczeństwem, z obywatelami. Mam nadzieję, że każdy z Państwa już miał przyjemność korzystać z tego narzędzia. Jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach albo jakiejkolwiek innej jednostki policji, czy też po prostu w wyszukiwarce wpisać Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i tam można zobaczyć, jak to narzędzie działa, można nam przekazać informacje o jakimś zagrożeniu, o jakimś niepożądanym zjawisku i my na pewno tym się zajmiemy. Wykorzystanie danych pochodzących z tej mapy oraz wniosków z dzisiejszej debaty na pewno wpłynie na dyslokację sił i środków prewencyjnych naszej jednostki policji. Ponadto wykorzystanie tych danych zostanie wykorzystane właśnie do uzupełnienia dotychczasowych lub zaplanowanych nowych działań profilaktycznych odpowiadających na rzeczywiste i aktualne potrzeby społeczne, a określenie zgodnie ze zidentyfikowanymi oczekiwaniami społecznymi możliwości zaangażowania dzielnicowych w działania z zakresu profilaktyki społecznej. Kolejnym obszarem naszej dzisiejszej debaty będzie ten dotyczący profilaktyki społecznej. I tu w katalogu zadań ustawowych policji znajduje się obowiązek inicjowania działań profilaktycznych, uzupełniony dodatkowo o konieczność współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i aktualna oferta jednostki policji oraz innych podmiotów w zakresie podmiotów i akcji profilaktycznych zostanie zaprezentowana w ramach tego obszaru. Później przejdziemy do zagadnienia, które pięknie nazywamy dzielnicowe bliżej nas. W tej części przedstawimy Państwu sylwetki wszystkich dzielnicowych. Będzie można zadać im pytania, nawiązać kontakt i rozmowę. Później przyjdziemy jeszcze do aplikacji Moja Komenda. Też ciekawa aplikacja, bardzo przydatna. Jeżeli jesteśmy na przykład w innym mieście, sam z tego korzystałem. Bardzo praktyczna sprawa, można sobie wejść na tą aplikację, wpisać lokalizacji, gdzie się znajdujemy i momentalnie nam wyskoczy najbliższa jednostka organizacyjna policji. Będzie to posterunek, komisariat, komenda powiatowa, miejska, jakakolwiek jednostka policji, gdzie można się zgłosić. Są też tam w tej aplikacji dane naszego dzielnicowego. Na podstawie ulicy możemy go wyszukać. Stopień, imię, nazwisko, numer telefonu służbowego. Bardzo przydatna rzecz, także o tym też porozmawiamy. Później przejdziemy do obszaru związanego z bezpieczeństwem w sieci. No trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez internetu, zwłaszcza po tym okresie pandemii, kiedy internet stał się narzędziem nie tylko do pozyskiwania informacji i gromadzenia wiedzy, ale też
takim narzędziem, gdzie zaspokajaliśmy swoje codzienne potrzeby, choćby zakupy za pośrednictwem tego internetu. I korzystając z tego każdego dnia, z tego narzędzia, z internetu, w domu, pracy, szkole, restauracji czy na dworcu, jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw, bo zło nie śpi i środowisko przestępcze bardzo szybko uczy się nowych zjawisk, nowych sytuacji społecznych i dostosowuje się niemalże błyskawicznie do nowej rzeczywistości i my musimy robić to dokładnie tak samo. Stąd też obszar zagadnieniowy bezpieczeństwa w sieci jest niezwykle ważny dzisiaj i będziemy do tego wracać. Zakończymy nasze spotkanie, dzisiejszą debatę zagadnieniem związanym z handlem ludźmi. To zagadnienie jest niezmiennie bardzo istotne od wielu, wielu lat. Ma też duże znaczenie w związku z tymi wszystkimi sytuacjami, które dzieją się na wschodzie, za wschodnią granicą naszego państwa, z uwagi na to, że pojawiają się ludzie, którzy szukają pomocy w Polsce i na Zachodzie w związku z konfliktem i innymi trudnymi sytuacjami gospodarczymi. Również pojawiają się osoby, które próbują niecnych zachowań względem tych osób, które często naiwnie wierzą we wszystko, co oferuje im zachodni lepszy świat. Więc o tym handlu ludźmi też warto rozmawiać. Dzisiaj będziecie chcieli uczestniczyć z nami w tej debacie, będziecie chcieli zadać nam sporo pytań. Żeby was troszeczkę ośmielić, to ja powiem tylko tak. Nie ma głupich pytań. Także zachęcam do udziału. Cóż, będziemy przechodzić do tej części debaty, gdzie zaprezentuję Państwu takie dane statystyczne, które są oczywiście suchymi danymi, nie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby o nich dyskutować, ale bez tego nie będziemy mogli w ogóle rozpocząć. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o same miasto Suwałki, bo na tym się skupiliśmy w dniu dzisiejszym, to analiza stanu zagrożenia przestępczością w roku 2021 wygląda tak, jak Państwo widzicie, jest to porównanie do roku 2020, macie tutaj Państwo przestępstwa stwierdzony rok do roku 2020 do 2021 i dynamikę, czyli to, w jaki sposób to spada albo rośnie. Możecie Państwo zauważyć, że w zdecydowanej większości te kategorie przestępstw gdzieś tam dynamicznie się tak nie rozwijają, a wręcz spadają, natomiast jest kilka takich kategorii, które niestety są albo na takim samym poziomie, albo wzrastają. Czy zawsze jest tak, że jeżeli jest wzrost, to jest bardzo źle? Z punktu widzenia samego zjawiska przestępczości na pewno tak. Z punktu widzenia działania organów, jakim jest policja, na pewno wzrasta wykrywalność przestępstw. Bo nie wszystkie przestępstwa są tak naoczne i namacalne. Jeżeli ktoś komuś coś ukradnie, no to mamy na pewno takiego interesanta u siebie, no bo przecież ktoś mu coś ukradł, więc od tego jest policja, żeby sporządzić wszelką dokumentację, zabezpieczyć dowody, a następnie tak przeprowadzić działania, żeby skutecznie wykryć sprawcę przestępstwa, a najlepiej by było, żeby jeszcze odzyskać tą zrabowaną rzecz. Natomiast zobaczcie Państwo, to zwraca uwagę od razu praktycznie, przestępstwa korupcyjne. Zwróćcie Państwo uwagę, 500% dynamiki. Co to oznacza? To oznacza, że w taki sposób prowadziliśmy swoje działania, że ujawniliśmy to przestępstwo. Niestety przestępstwo korupcyjne ma to do siebie, że jest takim przestępstwem bardzo ściśle schermetyzowanym, tak to nazwijmy, no bo są dwie strony zainteresowane, ta, która chce tą korzyść majątkową wręczyć, ma ku temu jakieś powody, bo chce uzyskać jakąś korzyść, no i ta strona, która niestety tą korzyść przyjmuje. I tutaj to na pewno, mimo tego, że pokazuje dynamikę, i w negatywnym tego słowa znaczeniu, to na pewno świadczy dobrze o działaniach policjantów. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o ocenę w ogóle całej jednostki, to ja nieskromnie powiem, że jako jednostka no, wypadliśmy całkiem nieźle, jeśli chodzi o województwo. Oczywiście mamy bardzo zróżnicowane jednostki policji, bo jesteśmy, jeśli chodzi o jednostkę, to ex aequo z Łomżą długą co do wielkości jednostką policji nadania naszego garnizonu, ponieważ największa jest komenda miejsca policji w Białymstoku, później właśnie komenda miejsca policji w Suwałkach i w Łomży. Dalej są komendy powiatowe, mniejszy stan osobowy na pewno, ale również te wyniki i ilość tych przestępstw stwierdzanych jest tam mniejsza. Natomiast jeśli chodzi o województwo podlaskie, jako na tle całego kraju, to rok 2021 zamknęliśmy na pierwszym miejscu
tabelach, jeśli chodzi o wykrywalność i nasze działania oraz niską ilość przestępczości w poszczególnych kategoriach. Także to stawia po prostu policję naprawdę na bardzo dobrym miejscu. Przestępstwa stwierdzone w kategoriach głównych, ogółem Państwo możecie zaobserwować, tu jest porównanie aż do roku 2019. W roku 2019 było ogólnie w głównych kategoriach przestępstw 1393, rok 2020 było 1553 i rok 2021 1257 przestępstw. Z czego przestępstw kryminalnych Państwo również widzicie wszystkie zestawienia i przestępstwa gospodarcze. My te przestępstwa dzielimy na kryminalne, czyli takie popularne jak kradzież, jakieś złamanie, rozbój, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia, kradzież samochodu i przestępstwa gospodarcze, czyli w to wchodzą wszelkiego rodzaju oszustwa, w tym oszustwa internetowe. Ale również czyny, o których mówiliśmy tutaj, czyli przestępstwa korupcyjne zaliczane do przestępstw gospodarczych. Poniżej macie Państwo przedstawioną tabelę obrazującą 7 głównych kategorii przestępczości. Są to przestępstwa, które w sposób szczególny no, dają o sobie znać i w jakiś sposób wpływają na poczucie właśnie waszego bezpieczeństwa, no bo jednak jak człowiek myśli o przestępczości, to pierwsze co mu przychodzi do głowy to właśnie przestępstwa rozbójnicze, czyli no, jak to się filmów kryminalnych oglądał, to wszelkiego rodzaju, ktoś powie napad. Nie ma takiego przestępstwa jak napad. Jest rozbój, czyli użycie przemocy do tego, żeby wejść w posiadanie rzeczy, która nie należy do tej osoby, która będzie dokonywała tego przestępstwa. Dalej oczywiście bójki i pobicia, uszczerbki na zdrowiu, czyli te przestępstwa, gdzie dochodzi do rozstroju stanu zdrowia określanego przez lekarzy jako powyżej dni 7, taką mamy granicę do dni 7, to jest ta powiedzmy niższy rozstrój zdrowia, powyżej dni 7. Czyli zaliczane do przestępstwa ścigonego z urzędu. Dalej mamy kradzież złamanie, kradzież samochodu i uszkodzenie mienia. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że no, tych przestępstw, których jest najwięcej, to niestety kradzież złamanie, kradzież i uszkodzenie mienia. Bardzo mało mamy na szczęście kradzieży pojazdów i są to naprawdę już w tej chwili, jeśli chodzi o nasze tutaj marginalne tematy, natomiast tutaj przedstawiciele Straży Granicznej też z pewnością potwierdzą, że mieliśmy takie lata, gdzie bardzo dużo aut kradzionych, no niestety było przemycanych na stronę litewską. Teraz być może sytuacja, którą mamy i obserwujemy, jeśli chodzi o sytuację migrantów nielegalnych, którzy usiłowali się do nas przedostać z terenu Białorusi, ale również sytuację wojenną na Ukrainie, no wzmogła i czujność Straży Granicznej i na pewno policji, ale również wojska i te granice mamy bardzo bezpieczne. To też powoduje, że jeżeli dochodzi do kradzieży, to te auta nie wyjeżdżają za granicę, a są na naszym rynku tutaj ewentualnie zbywane. No i te trapiące niestety kategorie, czyli kradzież z łamaniem, kradzież i uszkodzenie mienia i tutaj proszę Państwa, no nie chcę być tym, który teraz będzie moralizował tutaj wszystkich, ale to, co powiedział tutaj podkomisarz Mateusz Wiziecki na samym początku, to my realnie mamy wpływ na to, co się dzieje. I niejednokrotnie przestępstwa, o których jesteśmy zawiadamiani, mówimy tutaj o kradzieżach, szczególnie o kradzieżach, to przestępstwa, gdzie osoba, która jest dotknięta tym przestępstwem, no nie, w jakiś sposób zachęca wręcz czy tego, który dokona tego czynu zabronionego, do tego, żeby to zrobił. Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Tak rzeczywiście jest. Bardzo często zdarza się, że dostajemy zgłoszenia o kradzieży roweru. No ale co zrobiliśmy, żeby ten rower zabezpieczyć? Przecież no, logicznym jest, że jeżeli rower kosztuje jakieś pieniądze, no to powinniśmy też się zaopatrzyć w jakąś linkę do zabezpieczenia i czymś go przymocować. A niestety bardzo często jesteśmy zawiadamiani o tym, że no, po prostu rower został pozostawiony na kilka godzin i ktoś myślał, że nikt go tam sobie nie weźmie. No to pół biedy, że jeżeli weźmie i porzuci go w jakimś innym miejscu, to jeszcze go odzyskamy. Natomiast jeżeli to będzie dość wartościowy rower, a takie przecież teraz też się zdarzają, to niestety tracimy swoje mienie i poniekąd również na to mamy wpływ. No i jest nieszczęsne uszkodzenia mienia, czyli coś, co może z punktu widzenia bezpieczeństwa, no to też nie odzyskalibyśmy tego tak, że jest niebezpiecznie, bo ktoś coś zniszczy. Tylko może nie mamy takiego poczucia, jeżeli to nie jest mienie nasze. Natomiast jeżeli jest to mienie nasze, to już poniekąd sobie myślimy, bo to staje się bardzo sytuacja niebezpieczna, bo to
mnie ktoś uszkodził to, co pozostawiłem. Czyli to mnie ktoś pomalował, porysował samochód, czy też jakieś malunki namalował na elewacji mojego domu, tak? Także też na to zwracajcie uwagę i patrzcie na to pod tym kątem, bo mówi się, że jak coś jest wspólne, no to może jest niczyje tak naprawdę, to może wtedy nie ma problemu, jak ktoś sobie weźmie spray i będzie grafiki jakieś tam. No, oczywiście forma grafiki jest również sztuką, natomiast zwróćmy na to uwagę, że są miejsca ku temu niejednokrotnie wyznaczone i nie wiem, panie przewodniczący, ja przepraszam za śmiałość i za to pytanie, czy suwałki mają jakieś miejsce, gdzie mogą graficzarze sobie legalnie pójść i namalować coś, a może istnieją jakieś inicjatywy, gdzie miasto samo zachęci do tego, żeby graficzarze przyszli i ładnie sobie coś namalowali. Przepraszam, że akurat... Myślę, po tej konferencji z pewnością też zadbamy, by takie miejsca się pojawiały częściej. Tak, kiedy mamy jakieś remonty, zaawansowane prace rozbiórkowe, są na tej chwili, ale na dzisiaj obawiam się, że może nie. No dokładnie. Teraz tak jak mówię, to też bywa czasem forma sztuki, bo to nie zawsze są tematy jakieś takie brzydkie i wulgarne, choć takie się zdarzają. Natomiast no, nie zawsze te miejsca użyteczności publicznej i przeznaczone dla ogółu muszą być miejscem, gdzie ktoś próbuje wyrazić się artystycznie i w taki sposób no, pokazać się i zaistnieć. I struktura przestępczości, proszę Państwa, przestępstwa gospodarcze 25%, pozostałe przestępstwa 13%. Tutaj Państwo zapytacie, no jakie to pozostałe, skoro powiedziałem o kryminalnych i gospodarczych, jakie to pozostałe. No jeżeli będzie to przestępstwo drogowe, mówimy tutaj o wypadkach drogowych i niestety prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, to również wchodzi to w taką kategorię, ale tam jest bardzo, bardzo duży katalog jeszcze innych przestępstw, które może marginalnie się u nas pojawiają, jeśli chodzi o liczby i procenty, ale gdzieś tam razem zgrupowane stanowią taki odsetek. Tutaj już bardziej struktura przestępczości kryminalnej w oparciu o te 7 kategorii też, które wymieniłem Państwu. Jak sami Państwo widzicie, na szczęście przestępstw rozbójniczych tylko 1%, bujek i pobić 1%. Uszczerbków na zdrowiu już, przepraszam, widzę 2%, tak? Dobrze, widzę 2%. Kradzież złamanie 9%, zwykła kradzież 21%, kradzież samochodu tylko 0,4%, uszkodzenie mienia 9%, no i pozostałe 57% przestępstw, wliczając to oczywiście te przestępstwa gospodarcze, o których powiedziałem. I poziom ogólnej wykrywalności z sprawców przestępstw w roku 2021 wyniósł 81% i był niższy od efektów osiągniętych rok wcześniej o 5,9%, a skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych sięga 76,1%, a w 2020 roku było to 82,6%, natomiast przestępstw gospodarczych 81,4% do 88,7% w roku 2020. Jak sami Państwo widzicie, no, żeby to jakoś zgiąć w klamrę, wydaje mi się, że 3/4 przestępstw, czyli 75%, niezależnie od tego, jaka to jest kategoria, wykrywamy i udaje nam się to zrobić. Oczywiście te efekty będą zależne od tego, jakim materiałem dowodowym dysponujemy, no bo tutaj sobie mówimy o ogólnej kategorii, kradzież z łamaniem, no nie każda kradzież z łamaniem będzie taka sama, nie takie same dowody na miejscu zdarzenia zabezpieczymy, nie takie same możliwości śledcze będziemy mogli stosować i budować wersje śledcze, które doprowadzą nas do sprawców przestępstw. Natomiast z doświadczenia też powiem, że gro przestępstw popełnianych w tych 7 kategoriach jest popełnianych niestety przez te same osoby, które są naszymi klientami, w cudzysłowie, tak to nazwijmy, od ładnych paru, a czasem nawet kilkunastu i kilkudziesięciu lat, bo tak to również wygląda i to są również takie nasze może tajniki pracy, może nie powinienem zdradzać, ale chyba niczego niesamowitego tutaj nie odkrywamy, jeżeli ktoś z popełniania przestępstw robi sobie, można powiedzieć, całe źródło utrzymania, no to oczywiście musi być w kręgu naszego zainteresowania i wobec takich osób podejmujemy czynności.
Wykrywalność przestępstw w kategoriach głównych, to co już przed chwilą też widzieliśmy w cyfrach, tutaj wygląda to w słupkach tabelarycznych, widzicie Państwo ogółem 81%, jeśli chodzi o ogół, przestępstwa kryminalne 76,1% i przestępstwa gospodarcze 81,4%. Natomiast wykrywalność w poszczególnych 7 kategoriach przestępczości zobrazowana jest na tym slajdzie poniżej. I tak przestępstwa rozbójnicze, tu na szczęście 100%, czyli wszelkiego rodzaju zabórnienia połączone z jednoczesnym użyciem przemocy, 100% wykrywalności. Bójka i pobicie 83,3%. Dalej mamy uszczerbek na zdrowiu 91,7%. Kradzież z łamaniem i tutaj no niestety gdzieś ilość może tych przestępstw nie była tak duża, natomiast tak jak powiedziałem, nie wszystkie są sobie równe. Niejednokrotnie sprawcy pozostawiają troszeczkę mniej śladów po sobie, które możemy badać. No i nie zawsze ta skuteczność będzie taka. Natomiast chciałbym, żeby to też jasno wybrzmiało, że statystyka policyjna jest liczona w ten sposób. No nie będzie to nigdy 1:1, bo jeżeli czyn zaistnieje w ubiegłym roku, a w tym roku go wykryjemy, no to siłą rzeczy nie wpłynie na wykrywalność roku poprzedniego, tylko wpłynie na wykrycie tego roku, w którym te przestępstwo podejmiemy, tak, nazywamy to w nomenklaturze umorzenie wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, czyli stwierdzamy, że czyn zaistniał, ale na ten moment nie udało nam się tego sprawcy odnaleźć, natomiast podejmujemy takie postępowanie i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego udaje nam się go wykryć. Kradzież z łamaniem, dalej mamy kradzież samochodu i uszkodzenie mienia, co cieszy, to też wzrost w kolejnych latach do 40%. To tak naprawdę jedne z gorszych przestępstw do wykrywania dla nas, bo no co można po sobie pozostawić, uszkadzając coś komuś, czy dokonując jakichś malowideł na elewacjach, o tym też sobie gdzieś tam porozmawiamy, bo jest jedna z bolączek zarządców mienia komunalnego i spółdzielni wszelakich mieszkaniowych, gdzie dostajemy informacje o tym, że na jakiejś klatce na ostatnim piętrze mamy uszkodzenia. I często bywa tak, że to jest zgłaszane, no bo przecież jest to mienie ubezpieczone, ubezpieczyciel też musi mieć jasny przekaz, że zostało to zgłoszone organom ścigania, ale przecież istotą czynu zabronionego jest po pierwsze kto, po drugie co, po trzecie kiedy, w jakich okolicznościach, czyli 7 złotych pytań, o których zapewne studenci wiedzą, a myślę, że tutaj grono kadry akademickiej na pewno przekazało taką wiedzę odnośnie 7 złotych pytań. Znacie to, czy nie? Widzę, że tutaj tak, rzeczywiście ci, którzy mają wiedzieć, wiedzą, ale studentów zachęcam do tego, żeby sobie również sięgnąć do tego, takie 7 złotych pytań w kryminalistyce. I często jest tak, jak mówię, że dostajemy zgłoszenie, że klatka jest zniszczona, ale jako policjanci przyjeżdżamy na miejsce i naprawdę szczegółowo ustalamy, po pierwsze, czy jednym czynem, czy w tym samym momencie, czy wreszcie ta sama osoba, no bo na podstawie tego, co widzimy, już możemy wnioskować, czy to się działo w jakimś okresie czasu i czy to na pewno był jeden czyn zabroniony, bo jeżeli ich będzie kilka, to niestety nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o statystykę policyjną. No bo mamy dużo więcej tych zdarzeń, natomiast ja zadam pytanie w drugą stronę. No to gdzie był zarządca mienia albo właściciel tego mienia, że nie powiadomił nam od razu, jak stwierdził pierwsze uszkodzenie, tylko powiadamia nas po to, bo to trzeba dać do ubezpieczyciela. No to nie jest sposób wpływania na bezpieczeństwo i myślę, że na to też powinniśmy zwracać uwagę. I spośród 683 podejrzanych, których udało nam się wskazać, wykryć jako sprawców przestępstw w 2021 roku. 8 było osobami nieletnimi. Stanowili oni 1,2% ogółu w porównaniu z rokiem 2020. Nastąpił spadek o 1,3%. Tu cieszę, słuchajcie, że spadek nastąpił, no bo było troszeczkę więcej tych sprawców czynów zabronionych nieletnich. Natomiast to nie znaczy, że tej przestępczości nie ma. Bo jeżeli dyskutujemy o przestępczości, to musimy sobie powiedzieć jasno, że pewną część stanowi to, co wiemy sami jako policjanci, czyli sami docieramy do informacji, które nas naprowadzają, że do przestępstwa zaistniało, jest to przez nas inicjowane działanie. Druga i ta zdecydowanie większa
sfera to te przestępstwa, które ujawniają sami pokrzywdzeni nas o tym zawiadomieniu. No ale niestety istnieje jeszcze ta trzecia sfera, taka trochę bardziej może ciemna, o której nie jesteśmy zawiadomieni i o której wcale nie wiemy. Na tym byśmy chcieli też skupić i Was zachęcić do tego, żeby gdzieś tam o tym sobie porozmawiać, mieć większe metody i większe możliwości do tego, żeby ujawniać właśnie tego typu sytuacje.